Ej, Lubina. Chwila. O no, już stroju nie mogę zmienić. W ich okolicy zrobiło się znacznie bezpieczniej. Underground jest wszędzie. Mało to undergroundowe. Popracuj nad tym. Jest pod napięciem. Tak jak my. Au. Nie małym. Tak Kostium jak mówi, my, że to było 300 kilojuli. Dla ciebie to tylko au? Dobrodziejstwa bioelektryczności. Energia nie może... Nie podłączaj się pod to. Chodzić tylko stąd. Mogę zmienić kostium, mogę. Dzisiaj latamy tym. Dokładnie, uniwersum. Ten za zekwitu wszystkich krówki undergroundu i laboratoria. No to w sumie teoretycznie powinienem już to mieć, no bo tak trochę bardzo wszystkie są zlikwidowane i laboratoria i kryjówki i tego nie wiemy, to musimy kampanię z czym? Z kotem? Tak, kocia piżama. Widzisz źródło energii? Kilka. Pewnie te kable mnie doprowadzą. Dobra. Bariera pod napięciem to cud techniki. Może zrobili się nerwowi po tym, jak ktoś dostał się do Fisk Tower. Ciekawe kto. Bawimy się. Moja taktyka zawsze ściągać tych, co są najwyżej położeni. Bo oni zawsze widzą najwięcej. Dobra. Lori, gdzie jesteś? Nie chcesz sprawdzić, co się dzieje. I dobranoc. Rozładowany. Jeden padł. Teraz reszta. Gasimy światło. Gracja. Hej, to tylko ja, Spider-Man! Nie zbliżaj się do tego, Spider-Manie! Fuck. Dzień? Ej, byłem pierwszy. Już po undergroundzie, a zaraz będzie po generatorze. Nie zgubiłaś. Może dopiero po tej misji mi odblokuje tamten strój się. Tak przypuszczam. Tak zgaduję. Muszę uważać.
dla pewności. Jest. Udało się. Bariera wyłączona. I gotowa do rozwalenia. Yeah. Właśnie chciałem powiedzieć, czy myślę o tym samym. Była droga do głównej sali. Zablokowana. Ups, może są jakieś schody. Albo winda. Na przykład. Hej, tak sobie myślę. A gdybyś tak wyjawił, Finn, kim jesteś? Hej, Finn. Dołączyłem do klubu dla ściemy i jestem tym gościem, który chce cię powstrzymać. Okej. Trzeba to będzie dopracować. Jasne. Silos. Wielki opancerzony silos, nieźle. Szlak. O, nikogo tu nie ma. Sympatycznie. What? Czy nimi się zaraz pobawimy? Nagle mój sprzęt do grania wydaje się strasznie słaby. Co? Finn ma tu niezłą bazę Superwatra. Widzisz ten ogromny opancerzony zbiornik? Wcale nie podejrzany. Myślisz, że jest w nim Nuform? Mam takie przeczucie. Z tego zbiornika odchodzą kable. Ciekawe. Nie połączę tego bezpośrednio, ale dzięki przekaźnikowi stworzę połączenie łańcuchowe. Dobra, teraz zasilanie. Finn tworzy... Wow. Nową maskę? Tarczę? Jak tylko znajduje sposób na coś z jej sprzętu, wymyśla coś nowego. Właśnie, ja bym chciał bardzo sobie postacie przejrzeć. Mamy Milesa, Gankę, Finn, Rio, Peterka. A czemu tu MJ nie ma? No właśnie. Dobra, to jest Tinker, Rhino, Jefferson Davis, Aaron, Prowler. Ciebie nie pamiętam, byś tu był. Piękny. Wow! Ej, zarąbisty, mogę tak też z nim? Nie, z nim. Nie mogę. O, mogę. Wow. Piękny, ale ma dupę. Dobra. Erik. Halo. Simon. Roxon. Czego tych jeszcze nie mam? Ciekawe. Underground. Nie mam tych ostatnich. No i moi sąsiedzi. Wszystkich już znamy. Gołębiarza też. To jedno. Czas zasilić resztę. Pięknie. To czemu mam powiedzieć Finn, że jestem Spider-Manem? Przecież mogłaby zareagować źle. Zróbmy listę za i przeciw. Co? Za. To twoja najlepsza przyjaciółka. Oprócz mnie. Przeciw to Tinkerę. Za łatwiej jej to wyjaśnić, niż postawić przed nią szopkę. Przeciw? Drugi Spider-Man wyraził się jasno. Nikt nie może się dowiedzieć. Ja się dowiedziałem. Może jeśli zrozumie, z kim walczy, przemyśli sobie to wszystko. Może masz rację. Dobra, tego się nie da przełączyć. Trzy z głowy. Jeszcze jeden. Piękne. A dlatego nie mogę. Tak. Droga wolna dla generatora. No, halo? A, wiem, zło się leci. Dobra. Już to wszystko jest sprawdzone, teraz tylko tu jest
jakby woda, a tu jest prąd, więc wow, że to się nic nie stało. Dobra, co kombinujesz, Finn? Finn ładuje energię w swój Nuform. Destabilizuje go, coś jak z moim jadem. A twój jad wysadził most. To... co? Ona chce wysadzić GM-Fiedę? Nie Jim Theater. Roxxon Plaza. Zaraz, co? To jak mogłaby? Jeszcze są zamknięci, więc nie byłoby ofiar. Ale nie mogę na to pozwolić. Właśnie jakiś cień był z tyłu. Zabieram Nuform. To będzie błąd, jak przypuszczam. No dalej! Nie! Gdzieś tu jest? Rozdzielamy się! Muszę rozgromić jej armię, a następnie zdobyć Nuform. Fuck! Tak teoretycznie. Co jeśli Finn ma rację? I to najlepszy sposób na walkę z Roxxon. Finn nie planuje wybić kilku środków. Chcę wystarczyć cały budynek w mojej dzielnicy. Jeśli któraś część planu zawiedzie, ucierpi wielu ludzi. Nie pozwolę jej zaryzykować. Tu jest też łącza, go nie łączyłem. Ciekawe. Masz rację. Zabierzmy stąd ten Nuform. Wiesz, że Beth jest chora po Aki na moście? Wszyscy to wiedzą. Jak Nuform wlezie do góry, to proszę. Ej! Uważajcie! Musimy strzelać. Dzień dobry. Możesz przestać. Widział plany. Racja, widziałem. Kurde, no. Oni są za mocni, tu się nic nie da zrobić. Piękne. Tak teoretycznie. Co jeśli film ma rację, to najlepszy sposób na walkę z Roxxon. Film nie planuje wybicia kilku szyb. Chcę wysadzić cały budynek w mojej dzielnicy. Jeśli któraś część planu zawiedzie, ucierpi wielu ludzi. Nie pozwolę jej zaryzykować. Masz rację. Zabierzmy stąd ten Nuform. Słyszałaś. Czas przeszły. Stążyłem. Nie to, tylko to. Dodo! Właśnie to. Nawet Spider-Man sobie z tym nie poradzi. O kurde. Maczugamy.
wam podziękuję. A tobie się towarzystwo przyda. Skąd wy? A tu? Pięknie. I co, i teraz będziemy mieć go w postaciach? A jeszcze nie, pewnie po misji dopiero. Okej, spoko. Tracker. Wiedziałem. Nie pozwolę na to. Trzeba coś mam robić. Tak. Znowu świat cierpi. Byle nie Avengers Tower. Hej, ganki! Padłem na film. Co się dzieje? Zabrałam uchodź. Właśnie goni ją po Manhattanie. O kurde. A wiesz, jak ją zatrzymać? Najpierw złapię ją. Potem odezwę się później. He. O, ruchy, ruchy, ruchy! Bada! Sprawa między mną a Rockton. No, nieźle. A może użyjemy słów? A może przestaniesz się tak grać? Użyj jadu, Spidey. Sytuacja jest ciężka. Gdzie jesteś? Myślałem, że powie krytyczne. Omijam wybuchy. Przyda się nowa strategia. Zrobię, jak mówiłeś. Powiesz prawdę? Tak, jak tylko ją złapię. Tinkere, muszę ci coś powiedzieć. Zwolnij! Myślisz, że się nabiorę? Chcesz to usłyszeć? Na serio! Pomyśl stąd, Spider-Manie! To, że zniknąłem, to było dobre, no. Walka na wodzie! Jak w Minecraft Spider-Manie. O nie, o nie! Oby stary był cały. Jest, no. Ludziom nie pomogłem, tylko lecę za nią XD. Wow! Ej, to jest dobre! Wow! I creepy. Mój mieczyk! Daj mi jeden powód, żeby cię nie zabić. Moja mama by się zmartwiła. Myers? Możemy... Sadge. Mogło... pójść lepiej. Szczęśliwy Tinker przez miasto. Złamała mi żebro. Albo trzy. 30 chyba. Hej, jak poszło Spin? Kiepsko. Wciąż jesteś u mnie? Nie, już u siebie. Rodzice wracają w przyszłym tygodniu, więc sprzątam. Ale mogę wpaść. Nie, spoko. Odezwę się.
Co teraz? Hej, wujku. Potrzebuję porady. W jakiej kwestii? No, w każdej. Jesteś wolny? Mogę być. Daj mi chwilę, niedługo zadzwonię. Dzięki. Do zobaczenia. Nie mam pojęcia, gdzie są Finn i Nuform. Zabiję trochę czasu przed spotkaniem z wujkiem. Hej, sprawdziłam, co dalej z kryjówkami, które zlikwidowaliśmy. W ich okolicy zrobiło się znacznie bezpieczniej. Świetnie, dzięki za pomoc. Bez ciebie nie znalazłbym zagłuszaczy. Przeglądałam swoje pliki. Odkryłam jakiś tajny projekt w Hell's Kitchen, za którym stoi Tinker. Nuform, te sprawy? Nie, raczej programowalna materia. Coś o niej wiem. Czas pozbawić jej Tinker. Ach, znalazłam też taki kod. 2658. Może się przyda, jeśli trafisz na jakieś zamknięte drzwi. 2658, dobra. Jeszcze raz dzięki, że robisz swój podcast. Te wskazówki z końca odcinków to rewelacja. O, pisze ile mamy procent. 35. Internet tak? Cały. Cieszę się, dzięki. Kiedy wyjdzie seria o Undergroundzie, koniecznie podziel się wrażeniami. Jasna sprawa, zgadamy się. Ech. No dobra. Podziało się sporo. Tu nic nie ulepszam, ale sadgę. No dobra. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli odcinek wam się podobał, no to oczywiście łapkę musicie zostawić. Do zobaczenia w następnym odcinku. W następnym odcinku się zajmiemy kolejnymi rzeczami. Ta, dodano nam go. Jeszcze tylko boss Roxxon. Dziwi mnie, że tu nie ma MJ. Dobra. Do zobaczenia do następnego odcinka. Eluvina.